Siemeczko, ja jestem Prowetem Games, witam was. W moim gospodarstwie dzisiaj zajmiemy się 7 soi, bądź tak zwanego łubinu. Będziecie, bierzemy się za grubo za akcję. Niestety wapna dzisiaj nie ostarczyli mi, a te mini, więc w tym sezonie musimy dać wszystko bez wapna. Co jest minusem, wiadomo, że wapno mi byłoby potrzebne, ale że mówię, z braku laku zobaczymy, jak to odda bez wapna. Chyba zarzucimy sobie tak i myślę, że taką czwórką polową, no, coś takiego, będziemy sobie siać, powinno nam być elegancko. Trochę dałem tyłka, nie powiem, mogę zanulowane wapno kupić, ale nie jest jakieś tam pH tak aż mocno, powiedzmy, zniszczone, ta ziemia, więc zaryzykuję bez tego wapna. Zaryzykuję zabawa, więc zobaczymy. To będzie ogólnie ostatni odcinek z kwietnia. Tak, tak, z kwietnia będzie ostatni odcinek. Teraz będziemy się widzieć na maju. Z tego względu, że będziemy teraz musieli ciąć żyto na kiszonkę, co też jest nowością na gospodarstwie. Takie dwa nowe, można powiedzieć, uprawy będą ogarniane w tym sezonie, czyli żyto na kiszonkę wraz właśnie z łubinem, z soją, jak zwał, tak zwał. Tam kostki pozmiewane, popasowane. Pozłożone i jest elegancko. Trochę ich było, około 300 chyba kostek, tylko ponad 300 kostek, pamiętam dokładnie. Więc trochę tylko tego literażu ogólnego było, jestem bardzo zadowolony z tego. Ale nie wspomniałem, z czego mam pieniążki. Proszę państwa, pieniążki dostałem z wypłaty za dój u mojego szefa. Więc 9000 dostaliśmy za dój właśnie naszych krów, szefowych krów, można powiedzieć, i ogólnych obrzędów u naszego szefa. Dostałem premię, nie wiem, chyba wielkanocną, można powiedzieć, więc miało być 7,5 2000 premii, więc da się bardzo z tego powodu cieszę. Więc mamy teraz na koncie 12600. To będzie już, można powiedzieć, w pewnym sensie taką zmianką, fajnym, tak powiem, taką podbudową pod nowy nabytek. Może nawet w liczbie dwóch nowych nabytków. Na ostatni odcinek związany właśnie z żytem. Więc no, zobaczycie to prawdopodobnie. Zobaczymy jeszcze ogólnie, jak mi to wyjdzie na gospodarstwo, bo szukam dwóch maszyn na moje gospodarstwo. Szukam dwóch maszyn na moje gospodarstwo. Kuzi, łamać. Dziada jakoś płynął kilka szel, mam mocny, że doszło. Dwóch maszyn na moje gospodarstwo. Wiadomo, cena około 30 tysięcy tych dwóch maszyn, ale powinno mi się udać. 25-30 tysięcy, tak gdzieś mniej więcej jeszcze, żeby to wydało. Więc to teraz taki początek, teraz trzeba pokupać trochę maszyn pod naszego case'a, tak? Bo na dzień dzisiejszy pod case'a zbytnio maszyn nie posiadamy, więc musimy coś ogarnąć. A nie będzie teraz biedny, sobie tylko stał i patrzył. Właśnie. I ogólnie od maja także ruszam z, można powiedzieć, z zarobkami, tak? Tu już mam do zebrania blisko, w pryzmę trawie do zebrania blisko 130 hektarów. To powiem szczerze, że będzie nieźle. Myślę, że tu będzie trzeba kogoś jeszcze sobie. Znaczy, że ja pracuję, to już muszę kogoś napłynąć sam, żeby jeździł ewentualnie
na przyczepie. A zobaczymy, jak to będzie. No dobra, przyczepa nie jest duża. Ale Case teraz będzie mógł komfortowo sobie jeździć. No i możecie mi napisać ogólnie, jak u was jest ten nick za włożenie właśnie ta przyczepą samozbierającą. Zbieranie traw, bo jestem ciekawy, bo u mnie to gdzie chyba w granicach 150 zł bodajże od przyczepy. No tutaj będę liczył gdzieś powiedzmy stówę, 120, może 100, to się do tego za przyczepę. Myślę, że będzie taka optymalna cena, bo to jest czwórka przyczepa. Więc to też, jeśli się dobrze sprawdzi, no to może będzie możliwość zakupienia większej przyczepy do Case'a. To, że Case może już mieć lekkie problemy z tym, żeby to uciągnąć większą przyczepę u zamki, chociaż może by uciągnął, w zależności jakie by tam trawy, to jest jedno, ale po drugie jakie by tam były łąki dla nich osób. No ja na razie te przyczepy nie chcę zmieniać, bo ona też suma summarum niedawno była kupywana, tak, więc no życzą chwilą, ten, siłą rzeczy, no bez sensu byłby mi teraz za sprzedanie przyczepy i kupno większej. Na pewno będzie większa przyczepa wtedy, jeśli będziemy mieli większy areał. Powiem tak, jeszcze teraz chcę się skupić teraz na kupnie maszyn, pod Case'a, oczywiście kombajnu, który tu będzie. No i później raczej już poświęcić dwa sezony na zakup pól, po prostu na zakup pól, dzierżaw, wykupienie dzierżaw, co też byłoby wiadomo na dzień dzisiejszy bardziej dla mnie przydatne, żeby te dzierżawy wykupić, bo tak, te trawy, które posiadam, typu właśnie ta łąka, czy tam właśnie z gnojowkiem, bo tylko jedna działka jest. No to ona niby nam plun daje, ale chciałbym ją przesiać. No teraz na ten dzisiejszy moment, no nie daje możliwości, tak, właściciel, by to przesiać. Chciałbym ogólnie lucernę z koniczyną sobie zasiać, ewentualnie wszystkim się koniczynę. Tą lucernę, czy nie koniczynę. Zobaczyć, jakby to wydało. I zobaczyć wtedy, jakby to było. Znaczy, no, trzeba kombinować z tym będzie, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No też myślę, że jakieś tam pieniążki zarobimy w tym sezonie, tak? Bo lecimy dwoma polami soi a la Łubinu. Więc też troszeczkę pieniędzy powinniśmy zarobić. Nie wiadomo, nie jakieś tam kosmiczne pieniądze z tego. Ja cię pogadam sobie trochę na zewnątrz, bo zaczekam wewnętrznej, a teraz sobie cię pogadam na zewnątrz. Więc myślę, że w tym sezonie co jeszcze będę chciał zakupić na pewno i tu na żniwa, poza kombajnem, to na 100% przyczepę do odwozu. Bo jeśli już mam takiego, może nie konia pociągowego, bo Case jeszcze nie jest taki czołnik, który niby ma te konie, ma 82 konie, ale to i tak jeszcze wiadomo, dla mnie koń pociągowy to jest 170-180 koni, to jest dopiero koń pociągowy do ptactwa. Wiadomo, w zależności też od gospodarstwa, na razie to jest taki anakucyk pociągowy u mnie na gospodarstwie, bo jestem świadomy, że w dwóch wiatach to za 3-4 sezony na raczej będę próbował kupić ciągnik 140 koni nawet. Ale to wszystko wiecie. Kwestia tego, żeby areał był. Jak będzie areał, no to będziemy mogli sobie na takie sprzęty sobie pozwolić. No wiadomo. Kwestia też, czy będą otwarte, będą skupywać zboże, bo wiadomo, jaka sytuacja jest teraz w takich pieniądzach. Do tego, jaka cena mleka będzie, tak? No bo na dzień dzisiejszy, no mleko też nie jest jakieś tam po rewelacyjnej cenie. Ja tylko dobrze nadałem, można powiedzieć, w pewnym sensie ilością, tak? Ale wiadomo, za 3 lata nie spełniłem nas, mam 3 lata, poczekajcie, ile by to wychodziło? Hamuj. Ale zaraz sobie zobaczymy. Za 3 lata bodajże, za 30
Za 2,5 roku liczyć schodzi mi kredyt. Więc no tutaj to już jest taka kwota, że już będzie później lżej, tak? No bo będę się bać później ewentualnie kredytów na zakup, jak to było gospodarstwo z 50 tysięcy. Tylko będę mógł, nie wiem, sobie 50 tysięcy, rozłożyć sobie, nie wiem, 2 lata, rok, coś w tym stylu. Tak samo ja będę ewentualnie planował na zakup właśnie kombajnu, żeby wziąć to na rok czasu i spłacić to właśnie po żniwach. Żeby to szybciej było, ciebie. Mi szybciej doszło, no bo teraz te opasy też będą możliwe, żeby zarabiać na mnie. Dla mnie, raczej nie na mnie. Będą zarabiać. Więc tutaj też liczę na te opasy, że dobrze po prostu oddadzą mi. Nie, czekajcie, cyk. I lecimy. Myślę, że wyjdziemy na 30 opasów. No tu już jest dość sporo. Po, nie wiem, 3000, 4000. No już po cenie farmingowej będę liczył, nie będę liczył po rzeczach po cenie realnej, no bo będę pomógł, powiedzmy, zarobić nawet i po 6 tysięcy. Powiedzmy takie lżej, lżejsze byczki. 6 razy 30, znaczy 180 tysięcy. Więc no, już jest dość spory zarobek. Więc to będę raczej liczył na ceny, no, z farminga po prostu. Raz byki, powiem się tam 3000 bądź 2800 zł, nie wiem, coś w tym stylu, za byki. Więc gdyby na 3000, to razy 380 tysięcy, to już jest hektar pola takiego domowego, 1,5 hektara pola, który bym za gotówkę kupić. Więc wiadomo, że też wkład 11 tysięcy za kupno nowych cielaków, tak? Tylko pewnie będę wtedy przychodził na te same byki, co mam chyba w teradach, jakiekolwiek mam takie same byki, tak mi się zdaje. Na pewno tak jak będę chciał zostawiać, powiedzmy, długą halę gdzieś tam właśnie bliżej wiosny, też jak kwietnia, kwietniu. Takie samo zadaszenie, które mam teraz aktualnie, bo podoba mi się konstrukcja, podoba mi się taki zamysł, który właśnie planowałem, który był zrealizowany. No to powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Bo masz tak na terenie otwartym. Jeszcze czekam teraz nad dopłatami. Dopłat dostanę teraz w granicach 12 tysięcy złotych, także jeszcze no będę mógł sobie poszaleć, powiedzmy. Ale jeszcze niestety przy tym, że gospodarstwo jeszcze tam, powiedzmy, raczkuje, znaczy raczkowanie to będzie wspomniał sobie. Ale czy te terminy, później termin składania, widać te pieniążki też później właśnie będą składane, dostanę, ale już wniosek mam, decyzję, przepraszam, wniosek, 12 tysięcy dopłat dostanę. Dużo, niedużo, no to musicie sobie określić. Więc powiedzmy teraz mam 12 tysięcy, bo będzie 24, 12 tysięcy, będzie 24 tysiące, więc myślę, że w tych pieniądzach te maszyny nowe kupię sobie bez większych problemów. Wiadomo, będzie gorzej z kombajnem. Ale jak się jestem dobrej myśli, że kombajn tak gdzieś w sporej będzie, znaczy 50 tysięcy będą mi, znaczy wszystko, to może aż taki mocny nie będzie, ale cena będą będzie dużo większa niż fara, którego sprzedam za 12 tysięcy. To i tak powiem szczerze, że był to naprawdę dobry deal. 30 ze sprzętem, z którym poszła za 30, więc no tutaj też jakiś tam zły biznes zrobiłem. Pod tym względem. A patrząc na, no to teraz, że kupiłem tego case'a, też nie żałuję. Wiadomo, kupiłem case'a do tych pieniądzach, po 66 tysięcy dałem za case'a. To już mówiłem od samego początku, jak to kupiłem, ale już ten, no wiadomo, to kupiłem bez sprzętu. Teraz muszę kupić do niego sprzęt. Mieszka około 2000 złotych. Kosztuje 2,20. Też jest taki zwykły pieniądz. Ewentualnie się na 1,80 m. Taka łyżka, ewentualnie 1,60 m. Łyżka krokodyl. I to już kosztuje 2400 zł. Dwa mi teraz na pierwszy sezon, powiedzmy, żeby wiadomo, jeszcze paszałów muszę mieszać, więc muszę już teraz zamówić sobie.
bo tak to tam sobie zadzwonił, byśmy sobie nawet tyle co tam daje, to w paszowozie to jakoś tam sobie powrótku rzucę, można powiedzieć, paszowozem, na paszowozu ten. Ewentualnie sobie zadzwonił, by podjechał tam 60-ką z turem i właśnie pożyczył, po prostu podjechał i wrzucił mi do paszowozu kiszonkę, kiszonkę. Dobra, na razie jakoś nam trzeba się pilnować, ale już w tym momencie muszę naprawdę szukać, bo też nie chcę, patrząc na sąsiada czy na kogo innego, żeby po prostu przyjeżdżał mi tam pożyczał na łyżkę, czy każdy inny z ostrzem do ładowacza. Więc tutaj muszę sobie teraz zakupić. Muszę popatrzeć teraz dobrze, chociaż tu mam firmę 2 km stąd, to myślę, że pogadam ze znajomym, podjedziemy sobie tam. Chociaż 2 km to parę łyżek ciągnikiem, tak w zasadzie będzie mi jeździć. W sumie, czy tam podmarzy mi dojazdą, bo to też będzie inna bajka. Więc tam zobaczymy. No tam łyżka wody kosztuje 2600 bodajże. Ale wiadomo, blisko, muszę się bawić drogą materiału, więc mieszka wygłady raczej będzie teraz na pierwszym sezonie. Pierwszym sezonie, nie wiem czemu mam być sezon, wiadomo, muszę to przyliczać człowiek. Farminga, typowo. Tak myślę, że myślę, że jak na początek mieszka wygłady będzie najlepszy, bo kiszonkę wrzucić, czy właśnie ogarnąć obornik, czy cokolwiek. To łyżko chłody będzie troszeczkę lepszy niż sama łyżka, bo jednak łyżko chłody nam to będę mógł sobie jesienną kieszonkę z pylmy wyrywać i rzucić do paszowozu. A tak to mówię, musi się jakaś sąsiad, krokodyle, domu, krowiedza kieszonka też nie była cięta nożami, to też troszeczkę jest inaczej. Dopiero teraz w tym sezonie będzie cięta nożami, ta pszczapa będzie miała uruchomione noże, można powiedzieć. No i też będę musiał mieć wydatek rzędu 2000, może kupić tam parę noży, tam jest po 350 złotych nóż, bodajże, tak, 350 złotych nóż, tam muszę wymienić chyba 6 noży, jak się nie mylę, 6 albo 5, nie pamiętam dokładnie, nie chcę zgadywać, dokładnie, ile tam trzeba tych noży dołożyć, wymienić, wiecie, dołożyć, taka 5 albo 6 noży. Więc myślę, że to nie jest jakiś tam tragiczny pina, można powiedzieć. Więc tutaj będziemy sobie jakoś tam kombinować pod tym względem. Dobra, widzę, że te poradko będzie skończone. Więc ja chyba czy też nie będę przedłużał. Znaczy nie będę pole kończymy i będzie koniec chyba. Tamte pole to już pojadę sobie chyba zasieje poza. Znaczy tak muszę poprzedniego się zrobić. Dobra, wracimy wcześniej. Sobie to ogarnąć, żeby to jakoś miało więcej nogi. Też mi koci, żeby tam była trzeba, byśmy takie jedno fajne pole mieli, tak to musimy się jednak trochę będziemy się rozgadać, bawić się z tym. Ale to zrobić uroki dzierżaw. Dzierżawca decyduje jak to ma wyglądać, wiadomo. Ale tak patrząc, no to nie jest jakiś tam tragiczny. Tutaj widzę, że co ostatnio zobaczyłem, szczerze mówiąc, co nie wiedziałem o tym. Nawet, że patrząc, tutaj jest wszystko, tak, no dobra, wyciąć żadnych szaczków nie mogę, bo to nie jest moje, ale patrzyłem, że tutaj wychodzi, tutaj piękny zaułek właśnie na dłonki. Jeśli bym to zakupił, to, no dobra, to jest dość kosztowny biznes, bo chyba 70 tysięcy. Krótko. Nic, aby kurwa kupić. I będę mógł sobie to przekładać. Wyciąć to później. Jeśli oczywiście będę miał na kwitku, że to jest moje już uginanie. Pawilnie. Wycinam sobie drzewa. Bo to będzie wtedy przymus. Tutaj z jeziorkiem tak zwanym nie będę kombinował. O, kostka ziana mi została. Czy kostki ziana. No co zrobić? No niestety żadnym szczypie autoladu nie mam, a czasu nie ma, żeby się bawić z układaniem, więc muszę sobie tak
Po prostu kombinować, no co zrobić? Życie. Tutaj myślałem, że wapno wymaga, a nie wymaga. Muszę też się sobie zająć. Nie będę chciał czegoś tutaj ogarnąć. Może rozsypać tynów. Chociaż tutaj to by ta woda była, tak? Ewentualnie to wyczyścić, wyciąć te drzewka. Jeśli się dogadam przy sprzedaży tego pola, no to by fajnie było. Bo chciałbym. Powiem szczerze, siadło mi tutaj te pole. Na to, nie, na górze to będzie z oraniem tych pól. Ale my jestem dobrej myśli, że wiadomo, nie każdy musi mieć ładne, piękne, kształtne pola. Znaczy inaczej, każdy, nie każdy ma, więc ładnie, dobrze powiedziałem. Kształtne pola. Ktoś ma taki właśnie bigibaski, że tak powiem, więc tutaj też trzeba będzie mieć to na uwadze, żeby ktoś tam będzie musiał orać ewentualnie, ale myślę, że jeśli co do czego, to tutaj za dwa sezony, jeśli to wykupimy, to raczej tu lucerka wejdzie. Tutaj jest fajny kawałek, ale tutaj tu już jest. No chyba raczej nieosiągalny z tego co widzę, bo tu jest blisko pewnie 140, 240, no to się, no to jest trochę dalej. Tutaj mamy raptem 31 arów, a tutaj no, już jest kawałek landu, pola przepraszam, tu jeszcze jakieś fajne landy są, pola są. A na pewno gdybym miał coś kupować, to musiałem coś tak zrobić, żeby po prostu ładnie sobie wszystko wyrównać. Jeśli po prostu się tam gdzieś dogadam odnośnie właśnie tych pól. No i zobaczymy. Teraz tylko inwestować, kupywać. Kasa będzie po żniwach. Patrzymy kombajn, zobaczymy. Zrobimy w tym mikrze, że będziemy trochę mieli nadmiar pieniędzy. To jest raczej mało prawdopodobnie. Prawdopodobne. No to będę inwestował już w spłatę kredytu. I później dopiero ewentualnego dobrania kredytu na dobrania kredytu na zakup maszyn, pól, w czymś stylu, żeby po prostu ten hipoteczny kredyt, powiedzmy tak zwany tu gotówkowy, szedł jak najszybciej chyba. Więc kończymy odcinek, więc dzisiejszy byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się podoba, chcecie, w górę komentarz, dzięki za oglądanie, czy macie z tym odcinka. Na razie, cześć.